Za nami Survivor Series, czyli gala, która teoretycznie nie powinna dużo namieszać w obecnych rywalizacjach, bo przecież nie było na niej żadnej walki mistrzowskiej. Mimo to wydarzyło się całkiem sporo i kazało nam to czekać na Raw i SmackDown. Tak więc, panie i panowie, ja jestem Paweł z What is Wrestling i zapraszam na podsumowanie tygodnia. Na samym początku Monday Night Raw w ringu znaleźli się wszyscy członkowie męskiego teamu Raw na Survivor Series. Przypomnijmy, że żaden z nich nie został wyeliminowany, więc teraz każdy z nich domaga się walki z mistrzem WWE, Drew McIntyre'em. Riddle, AJ Styles, Strowman Brown, Sheamus i Keith Lee wykucali się o to, kto był bardziej wartościowym zawodnikiem podczas Elimination meczu. Segment zakończył się w ten sposób, że Strowman zaatakował sobie Adama Pearce'a, a pozostali zawodnicy sprawdzili, czy z nim wszystko ok. Pierwsza walka to starcie między The New Day i Hard Business o tytuły Raw Tag Team. Tydzień temu Cedric Alexander i Shelton Benjamin także podjęli próbę odebrania New Day mistrzostw, jednak nieskutecznie. Tym razem walka zakończyła się przez podwójne wyliczenie pozaringowe. Jednak obie strony zgodziły się wznowić walkę i wtedy ponownie wygrali New Day po tym jak Xavier Woods skontrował powerbomb Sheltona na Sunset Flip. Jeśli chodzi o tytuł kobiet Raw, to Asuka miała go dziś bronić przeciw Lanie, która jako jedyna zawodniczka teamu Raw nie została wyeliminowana na Survivor Series. Ale po dosłownie kilku sekundach Shayna Baszler i Nia Jax doprowadziły do dyskwalifikacji. I zamiast title matchu otrzymaliśmy tag team match między Nią i Shayną, a Aską i Laną. I muszę was zawieść, Lana nie padła przez stół komentatorski. Widocznie Baszler też to zaskoczyło, ponieważ Aska wykonała jej roll-up i wygrała starcie. Warto też wspomnieć o walce Alexa Bliss z Nikki Cross. Otóż podczas walki Nikki naprawdę dominowała byłą przyjaciółkę. W końcu Alexa zaczęła płakać i mówiła, że przeprasza i kiedy Nikki ją przytuliła, ta wykonała Sister Abigail i wygrała walkę. Na zapleczu Adam Pearce poinformował nas, że Strowman został ewakuowany z areny i gdyby to zależało od Pearce'a, to zwolniłby Browmana od razu. Poza tym dziś odbędą się 3 singles mecze, a ich zwycięzcy zawalczą ze sobą za tydzień w triple threat meczu o miano pretendenta do tytułu WWE. Pierwszą walką było Riddle kontra Sheamus i tutaj dostaliśmy epic bro moment, bo to właśnie ten pierwszy wygrał starcie przez roll-up. Później Keith Lee pokonał United States Championa Bobby'ego Lashley'a i w walce wieczoru Team Captain AJ Styles zmierzył się z byłym, jeszcze niedawnym mistrzem WWE Randy Ortonem. I dzięki ingerencji Finda AJ wygrał starcie. Czyli za tydzień mamy walkę Riddle kontra Keith Lee kontra AJ Styles. A zwycięzca zawalczy z Drew McIntyre'em prawdopodobnie na TLC, ale nie było to oficjalnie ogłoszone. NXT otworzyły Ember Moon i Candice LeRae. Podczas walki przy ringu znalazły się Indi Hartwell, Raquel Gonzalez i Dakota Kai. I kiedy Ember miała wykonać swoją akcję kończącą, Eclipse, Indi przyjęła finisher na siebie. I dzięki temu poświęceniu zapewniła Candice zwycięstwo. Po walce pojawiła się Toni Storm i gdy wydawało się, że razem z Ember spuści oklep pozostałym zawodniczkom, sama zaatakowała Moon. Później dowiedzieliśmy się, że na Wargames w drużynie Candice znajdą się Dakota Kai, Raquel Gonzalez i nie Indi Hartwell, a właśnie Toni Storm. Następnie Timothy Thatcher spotkał się w walce 1 na 1 z Kushidą, zaś przy ringu od samego początku krzesełko rozłożył sobie Tommaso Ciampa. Pod koniec Tim chyba za bardzo skupił się na Ciampie i to rozproszenie wykorzystał Japończyk, zmuszając mistrza dźwigni do odklepania. Później czeka nas Kevin Owens Show i w tej specjalnej edycji gościem jest mistrz North American Leon Ruff. Kevin sprzedał młodzikowi kilka porad na temat wiary w siebie i tak dalej. I później do ringu wszedł Johnny Gargano, a następnie Damian Priest. Wszyscy zaczęli się wykłócać i Kevin powiedział, że żałuje, iż nie ma z nimi teraz Teddy'ego Longa, bo w takich momentach wychodził zawsze na rampę i zapowiadał triple threat. I nie pojawił się Teddy Long, ale pojawił się William Regal, ogłaszając, że na TakeOver Wargames Leon Ruff będzie bronić tytułu North American przeciwko Johnnemu Gargano i Damienowi Priestowi w triple threat meczu. Cameron Grimes zaś zmierzył się z Jake'em Atlasem i po kilku minutach wygrał bez większego problemu. I wtedy znikąd pojawił się Dexter Lumis. Gdy Grimes uciekł z ringu, nasz ulubiony psychopata rzucił w jego stronę skórzany pas. Grimes wiedział, do czego to zmierza, jednak nie chciał się zgodzić. Ale na zapleczu Regal poinformował, że na tej coverze Cameron i Dexter zmierzą się w strap meczu. No i takie szybkie info, że Grizzled Young Veterans wrócili, tak więc cieszymy się, proszę państwa, bo dywizja tag team nie wygląda najlepiej.
W walce wieczoru jeden członek drużyny Kings of NXT miał zmierzyć się z jednym członkiem Undisputed Era w ladder matchu o przewagę podczas Wargames. Jeszcze przed galą ogłoszono, że pierwszą drużynę reprezentować ma Pete Dunne, a podczas show Kyle O'Reilly poinformował resztę drużyny, że chce walczyć z Dunnem za to, jak ten zaatakował go na Halloween Havoc. No i walka była fajna, ale wygrał Pete Dunne dzięki pomocy jakiegoś zamaskowanego zawodnika, którym oczywiście na pewno nie był Pat McAfee. AEW Dynamite rozpoczęła walka Adama Page'a z Johnem Silverem. Potrwało to kilka minut, ale bez zaskoczeń wygrał Hangman. Po walce Evil Uno zaproponował mu dołączenie do Dark Order, bo Adam twierdzi, że nie chce dołączyć do żadnej sekty, ale on już w takiej jest i nazywa się The Elite. Później przyszła kolej na walkę nowego członka teamu Taz, Powerhouse Hobbsa. Ten zmierzył się z Lee Johnsonem, który ponoć jest od jakiegoś czasu członkiem Nightmare Family, ale w sumie i tak to nikogo nie obchodzi. Oczywiście wygrał Hobbs, Taz przyszedł mu pogratulować i odesłał go na zaplecze. Zaś Taz będzie tu stać w ringu, póki nie zjawi się ktoś z zarządu. Odcinano mu mikrofon, ale to nic nie dało, więc przyszedł Cody Rhodes. Taz chce, aby tytuł FTW był poważnie traktowany przez AEW, bo jest to prawdziwe mistrzostwo, jasne. Panowie wdali się w przepychankę słowną i w pewnym momencie Cody przeholował, bo wciągnął w to wszystko syna Taza. I wtedy Taz zabił Rhodesowi swoją dźwignię, aż pojawiła się reszta Nightmare Family. Czyżby powrót Taza do ringu? Następnie pojedynek The Hybrid 2 Stop Flight. I po kilkunastu minutach ciągłych fikołków Angelico zmusił jednego z rywali do odklepania. Po walce Angelico i Jack Evans wciąż atakowali swoich przeciwników, aż przerwali im Young Bucks. Ale to nie koniec tak teamów na dziś. Chris Jericho i Jake Hager zawalczyli z Christopherem Danielsem i Frankiem Kazarianem i przy pomocy MJF-a wygrali reprezentanci Inner Circle. Po walce obie drużyny jeszcze się biły, aż na pomoc przybył Scorpio Sky. Tydzień temu miało dojść do podpisania kontraktu na przyszłotygodniową walkę o tytuł AEW, jednak John Moxley został przez kogoś zaatakowany. Dziś znów miało dojść do podpisania kontraktu, ale tym razem to John Moxley zaatakował Kennego Omegę. W końcu jednak podpisał kontrakt i panowie widzą się za tydzień na Winter is Coming. Proszę, aby doszło do inwazji New Japan. Proszę. Na show doszło również do obrony Mistrzostwa Kobiet. No i Hikaru Shida zmierzyła się z Anną Jay. Oczywiście Japonka wygrała, a po walce pojawiła się Abaddon i wystraszyła Shidę i podniosła tytuł kobiet. W walce wieczoru The Butcher i The Blade spotkali się w ringu z Pakiem i Rayem Phoenixem. I dzięki pomocy Eddiego Kingstona to ta pierwsza drużyna odniosła zwycięstwo. Po walce zwycięzcy jeszcze zaatakowali Triangle de la Muerte. I o dziwo na pomoc przybył im Lance Archer, wyganiając ekipę Kingstona z ringu. SmackDown rozpoczynamy segmentem Romana Reignsa z Jayem Uso. Jay jest pewien, że na Survivor Series wyświadczył przysługę kuzynowi, jednak Roman nie prosił go o nic. Reigns poradziłby sobie sam. Z kolei Jay nie potrafił poradzić sobie sam i nie potrafił wzbudzić szacunku wśród drużyny SmackDown. A jeśli roster nie szanuje Jaya, to nie szanuje też Romana. Jay musi więc nauczyć się wzbudzać strach wśród innych zawodników. I w sumie Uso wziął sobie te słowa do serca, bo już kilka minut po tym segmencie zaatakował brutalnie Otisa. A pierwszą walką na SmackDown był non-title tag team match między Street Profits a DX za 5 zł, znaczy Dolphem Zigglerem i Robertem Rudem. O dziwo to ci drudzy wygrali przez roll-up, czym pewnie zasłużyli sobie na kolejne starcie mistrzowskie. Z innych spraw to Bianca Belair zmierzyła się z Natalią, zaś przy stole komentatorskim zasiadała Bayley. I mimo jej interwencji to Bianca odniosła zwycięstwo nad Kanadyjką. Zaś jeśli chodzi o naszą meksykańską telenowelę, to Murphy zawalczył dziś z King Corbinem, który na zapleczu naśmiewał się z rodzinki Mysterio. I Australijczyk odniósł zwycięstwo dzięki pomocy ze strony Dominika Mysterio. Sami Zayn z kolei zmierzył się również w non-title meczu z Danielem Bryanem, ale po kilku minutach walka przeniosła się na zaplecze. Kiedy wydawało się, że obaj panowie zostaną wyliczeni, Sami szybko wrócił do ringu i wygrał przez countout. Okazało się, że na zapleczu Bryan został zaatakowany przez Jaya Uso i na pomoc Danielowi przybył Kevin Owens. Te wydarzenia doprowadziły nas do walki wieczoru, gdzie Kevin spotkał się z Jayem Uso. I tak jak ostatnio to Jay Uso odniósł zwycięstwo, to tym razem starcie zakończyło się dyskwalifikacją, bo Jay wyciągnął stalowe krzesło i zaczął okładać Owensa. Jednak sytuacja szybko się odwróciła i show zakończyliśmy Kevinem wygrywającym bójkę. Jaka tygodniówka podobała wam się najbardziej w tym tygodniu? Czekacie na Wargames? Jak myślicie, kto wygra Triple Threat na najbliższym Raw? Dajcie znać w komentarzach. Zapraszamy również na naszego Instagrama z różnymi ciekawymi statystykami, newsami i wynikami gal. A póki co, trzymajcie się i cześć!